Cześć moi drodzy, pokażę wam, że możecie użyć darmowego programu do edycji zdjęć. Tutaj podgląd wam się ujawnia. Rotherapy 5.6, to się tak nazywa. Jakbyście ze strony producenta obrali, to jest darmowy program i dzisiaj wam pokażę, jak rozjaśnić ciemne zdjęcia za pomocą tego programu. Mamy opcję Exposure, szczegóły, kolor, zaawansowane. Tu do pliku RAW, to jest darmowy program. Ta ikonka okrągła mówi, że jest nieaktywna funkcja, ale jak na nią klikniemy, to się włącza ikonka taka, która powoduje, że to jest aktywowane. Już wam pokażę. Lewym przyciskiem myszki ukrywacie te funkcje. Co my tu mamy? A to ciekawe. Prawym przyciskiem, jak klikniecie, to się wam ujawia, a lewym ukrywacie. Prawym ukrywacie i lewym też możecie. Dobra, tone mappingy mamy. Dynamic range compression użyjemy i lab adjustment. Jak klikniecie tu, to jest to aktywowane. Lab adjustment to możemy użyć. Contrast. Pamiętajcie, to jest darmowy program. Czekajcie. Ale jaka różnica, zobaczcie. Co to jest to? Anchor? Kotwica chyba. Ale przydatna opcja. Te dwie funkcje, możecie jeszcze użyć chromaticity opcje, że bardziej żywe kolory będą. I tu sobie zapisujemy, wybierzcie jakiś dowolny katalog. Następnie dwa razy trzeba na to zdjęcie kliknąć albo tą strzałką. Nie pokazałem wam, jak wybrać katalog. Musicie, to nie tak, że importujecie zdjęcie, nie, to nie tak działa. To podobnie jak w Lightroomie. Tutaj trzeba wybrać jakiś katalog. Czekajcie, ja sobie tu jakieś zdjęcie wezmę. No na przykład to. Dobra, Lab Adjustment. Następnie oprócz tego. Tutaj akurat to powoduje, że w pewnym stopniu redukuje nam prześwietlenia kosztem jakości tego, że nie ma kontrastu dużego, ale tutaj można to regulować, kotwicę zmienić. Następnie Shadow Highlights można aktywować. Ta ikonka mówi nam, że jest aktywna, a ta okrągła ikonka nieaktywna. Musicie kliknąć na to, aby aktywować. Shadows, jak zwiększycie, to wam się zniknie cienie. Następnie, czekajcie, bo ja się zastanawiałam nad tym. Lightness, jest taka opcja jeszcze u góry. Gdzie to było? Nie, 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 nie to. Gdzieś to widziałem, tutaj. Bardzo lubię tą opcję. Różnica jak klikacie, prawda? Czekajcie, bo ja nie wiem, czy to można zapisać. Preset Save Current Profile. Zapisz profil. Właśnie, ale jak to eksportować? Czekajcie, bo ja się tak zastanawiam, czy mogę moje imię tu dać. Chyba do katalogu dam. Dajcie mi chwilę. Albo do katalogu, gdzie się znajduje ten program. Kurde, gdzie to jest, że mogę? Processing profiles. Dobra, ale ja mogę to importować. Dobra, ja sobie to będę importował. Także nie musicie zmieniać ustawień. On chyba będzie pamiętał wasze ustawienie. To kościół w kozach. Dobra, mam nadzieję, że się wam tutorial podobał.